aż 8000 jednostek. Naładowana wersja witaminy D3 od KFD. Siemanko, witajcie na kanale KFD, z tej strony Zabetonowany Tomek i Marcin Kotpaleciak. A, są żyły? Nie, ale, nadal nie ma, ale pojawią się może. Słuchajcie, chodzi o to, że, no, że tak powiem, ja wykręciłem formę życia, tak mi się przynajmniej wydaje, a wy to ocenicie w dalszej części odcinka. Żeby sprawdzić, czy to dobrze poszło, to może się zmierzymy na tanicie, bo jest tutaj właśnie dostępna. Jak jest, to wejdziemy na nią. Wejdziemy? Znaczy, ale pojedynczo, czy... Nie wiem. Dobrze, dobrze, kombinujesz. Ja wierzę takim maszynom. Wierzysz im? Nie, żartuję. Ja zawsze taki procent musisz dwa, trzy razy się zmierzyć i wyciągnąć z tego procent, który przybliży cię do jakiegoś tam realnego, do realnej sumy. Nie? Czemu ty w ogóle stoisz na podwyższeniu? Bo zamiana. Jestem wysoki. No teraz jesteś wyższy, a ja mam teraz kompleks. Większy, wyższy. Ale dobra, ale ja lepiej wyglądam dzisiaj, także wybaczcie. W każdym razie mam miareczkę, zmierzymy jeszcze obwody bicepsów. Tylko bicepsów? Czy coś właśnie jeszcze? To oszukuje. To oszukuje. A tam jest w stanie uwierzyć w to. Lecimy, mierzymy. Ruszam. Złap drąga. Złap drąsi. 88700. Świetna waga. Jesteś 2200 grubsze od tego, jak ja byłem w Sopocie. Więc musisz mieć 5% tkanki tłuszczowej. Ja miałem tyle, dobra, jak nie mniej. Tylko Michał ma 18, no ale to na wagach Sosnowca. Czyli 14 lat wiek metaboliczny. Już raz to robiliśmy. Przestań. Złap drąga, Marcin. I jedziemy z tym. Gdzie mam trzymać te kciuki? Tak dobrze trzymię kciuki? Fenomenalnie trzymiesz kciuki. Jest doświadczenie, tylko że chudsze są te drągi. Na co dzień mam powiedzmy możliwość dotykania większych drągów. Swoich. Liczba noga? O kurwa, poleciałeś. Za bardzo poleciałem. Możesz odłożyć. Z tego się już nie wypłynę. Aktualnie jesteśmy już po mierzeniu. I tak jak mówię, no ja wierzę tej maszynie, czuję, że dała 100% siebie, no nie, tak żartami, ale wiadomo. Ja jestem 3 miesiące po Sopocie, gdzie nie byłem przygotowany w 100%, teraz wiadomo, piłka nożna powoduje, że w jakim stopniu utrzymuję tę formę i mi pokazało 10% tkanki tłuszczowej, ja nie oczywiście wierzę, a ile to jest? Jajeczka? Nie, pełnych. Na pełnych. Od trzech dni, na dwóch, dobra, jednego. A ty, ile ci pokazało? Za dużo mi pokazało, no 12. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Czyli tak, no ja jak najbardziej się zgadzam, jestem w stanie to uwierzyć. Nie no, chyba... A że co, że ja mam 12? Że ja mam 10. A nie no, ty powinieneś mieć 14 centymetrów. A tak, stoicie, no nie no, myślę, że koło 9-10, a umie tak z 16-17. Ale nie znam się. Ale wierzę tej wadze. To tak naprawdę, słuchajcie, napiszcie w komentarzu, ile waszym zdaniem mogę mieć teraz body fatu. Widzicie miareczkę, zmierzymy przed treningiem najciekawsze, najważniejsze parametry naszego ciała i ruszymy z treningiem. Mierzymy też po treningu, jak myślisz? No zmierzymy, bo u mnie będzie przed fatalnie, a po lepiej, ale też fatalnie, nie? No, ma to sens, no ma to sens. No dobra, ruszamy. Najważniejsza w tym pomiarze będzie łapa. Rozmiar łapy, bo dzisiaj robimy właśnie trening ramion. No, a szczerze mówiąc, na tej redukcji to trochę mi spadło. 42,5 to będzie? Nie, 42,2. Widzicie, pan piłkarz. Jak miałbym wybierać między łapą dużą, ale nie wyrzeźbioną, a łapą taką, wyrzeźbioną, to zawsze wybiorę wyrzeźbioną. 46. Patrz. 4 centy, a wygląda optycznie z 10 centów większa od mojej, nie? Ile mam, bo nawet nie wiem. Co? Jakie 90? To kurde, 4 centy doszło. Chciał, żeby gdzieś indziej 4 centy dochodziło. 87. 3 centy mniej, masz 87,5. No. Nie wciągnięty, tylko napięty. Wciągnięty to... 2,5 centa mniej. Jest przebłysk. Słynne żyły. O, już widzisz, one mają tak, że jak się o nich mówi, to spierdalają, no. 6,5. Wróciła. 62,5. Prawie. I często w komentarzach tak naprawdę pytacie, ile mamy wzrostu, więc ja mam 172. 180. 1,80 m. 1,80 m? Centymetrów. Godzinę wychodziłem z domu, bo przechodziłem koło luster. Nie potrafiłem wyjść. Polecimy mój zestaw na duże ramiona, które kiedyś były, a teraz malały, ale no, trzeba będzie do tego wrócić, bo masa się zbliża wielkimi krokami. Polecimy super serię na biceps triceps, także lecimy. Lecimy dłuż.
I zobaczymy, czy te 42 trochę urośnie. Panie, panie. No, to jeszcze było. Jeszcze jest zapas taki. 5 kilo myślę, że jest zapasu na biceps. Ale na stronę. Zaś wydziwiusz. Stra. O, tu już był ciężar. Nie robiłem tego ćwiczenia lata. Proszę, jak ładnie wchodzi. No, tu na pewno. Czego mogę być pewny? Chociaż nie, w sumie nie. Ale że mogę mieć większą pompę od Tomka, bo na takich ciężarach nie operuje. Chociaż on na tej redukcji troszkę słabszy jest. To już była skrajna redukcja, wiesz, gdzie na końcu co dwa dni ciąłem węgle po 50 gramów z posiłku, aż finalnie przeszedłem bez węgli. Jestem dumny. Także uczucie było tragiczne. No ale... Ale jestem tu, gdzie jestem i osiągnąłem to, co osiągnąłem, a to jest pierwsza redukcja. Czyli nic. Czyli nic. Czyli osiągnąłeś, wyszedłeś od zera do niczego. Znaczy, cel był taki, zrobić pierwszą redukcję i zobaczyć, czy to ma jakiś sens. Na dzień dzisiejszy myślę, poważnie myślę, to dobrze, o Sopocie 2022. 21, gościu. Dwa. Aha, bo jest teraz 21. Nie było tematu. Trenujemy dalej, słuchajcie. Młoteczki polecą, super serii z tricepsem na wyciągu. Lecimy. Co ty robisz? Co ty robisz, ty? Co ty ósemki? Tu kurde, kolega robi dziesiątkami z nosy bokiem siedząc. Kto ci tam kurwa zostaje, to mi. Co ty to kurwa, ty? No. Czujecie to? On robi ósemkami. On. Koleś, co ma 60 w łapie, kurwa. Co mnie pokonał na łapę. Raz. Poprawił się. Temat jest prosty. Duży ciężar jest, fakt. Ręka jest unieruchomiona. Ugina się tylko w stawie łokciowym. Czyli schodzi do góry, powolutku w dół. Ona jest mocno przylega ławec. Wiesz, o co chodzi? Wiem. I długo w dół. 2-3 sekundy w dół. Włosy mnie troszeczkę nie przekonują, ale mierzymy. Mlackasz. Mlaskam, ciućkam. 43. Okej, okay. Może cię trochę... A było ile? 42,5? Bez zmian, 43. A było 42,5. Mówiłem, u mnie nie ma różnicy. Ta łapa wygląda ciągle tak sama, jedynie się różni tą żyłą, bo chyba ona wywinduje mi o pół centa. Napnij. A już napiąłeś, 47,8. Czyli urosło. A ile miałeś? 46. O, to wciul, widzisz, u ciebie jest różnica. Prawie 2 centy. Ciebie karabiny... A jakby jeszcze arginka wleciała? No. A jakby tren wleciał, wino, oksa, meta, deka i plan deka. Tak, Tomeczku, zrobiłeś tę formę, którą masz. Powiedz mi, ile ci to zajęło czasu, to po pierwsze. No i na jakim poziomie kalorycznym zaczynałeś robić te redukcje? A na jakie kończyłeś przez taki dłuższy okres? Powiem ci tak, cel było zrobić 100 kg wagi i wycisnąć 200. Zaliczyłem to, wtedy postanowiłem o redukcji. Myślałem, że się wyrobię tak naprawdę bardziej w terminie wakacyjnym, nie udało się. Sama dieta 14 tygodni leciała, przy czym początek było 3000 kalorii, 2800. Nie widziałem, żeby tak bardzo dobrze to szło jak trzeba, a deadline był na teraz, na już i nie było, że przesunę to tydzień, dwa. Proszę, tak jak na zawody się szykujesz, nie? Jest deadline, musisz to zrobić. No i ścinałem kalorie tak dosyć ostro. Później było tak naprawdę, że kończyłem na 1620 kalorii. Także sobie wyobraźcie, jak ja się czułem, gdzie chciało mi się sikać i się zastanawiałem, czy iść teraz, czy zostawić tą energię i wysikać się podwójnie za godzinę.
Tak, taki był zjazd energetyczny i naprawdę nie ściemniam. Nie wiedziałem, że to jest tak trudne, nie wiedziałem, jak to jest tak mało zjadać, a poczułem to. Próba charakteru, powiem Ci szczerze, naprawdę, że nie poddałem się, tym bardziej dużo imprez było, jakieś urodziny i tak dalej. Nie napiłem się, nie leciało, wiesz, żarcie, po prostu poleciałem do końca. No to Ci powiem, zupełnie to wyglądało inaczej niż u mnie. Ja miałem gdzieś około 4 miesięcy do przygotowania. Fagla nie była jakaś wyżona ta moja sylwetka. No ale ja jechałem praktycznie do końca na 2800-3000 kalorii. Dopiero ostatni tydzień był taki, że miałem 2800, ale ucięte węgle, gdzie ja miałem te 2800, to bym to w jednym posiłku zjadł. A ostatni dzień to było 2000 kalorii, to wylizywałem te pudełka z obydwu stron. Ale to w jeden dzień, to nie było aż takie katurgiczne do mnie, bo dużo wody piłem, nie? Po 12-13 litrów. No, też miałem zapijałem 12 litrów, te wody. Więc kurde, powiem Ci, że jak ja mam sobie porównać Twoją dietę i widziałem, jak wyglądasz na tej Twojej diecie, jakie to było do Ciebie wyzwanie, a jak ja miałem, to ja miałem light. Nie, no zgadza się i właśnie dlatego do tego dążę, że Tobie fajnie poszło, tylko biorę tam jakieś takie dodatkowe czynniki pod uwagę, wiesz, jak to, że pracujesz na kopalni na dole i jednak zużycie kaloryczne masz dużo, dużo większe. No, ja tego nigdy nie biorę pod uwagę. No właśnie, Ty tego nie bierzesz, a ja jednak na dole nie zapierdalam. No tak. Więc wiesz, więc tak naprawdę musiałem dołączyć aeroby rano na trzo, po których byłem totalnie wypluty i musiałem, zjadłem, wziąłem prysznic, przespałem się, dopiero szedłem do pracy, nie byłem w stanie inaczej funkcjonować. Także no naprawdę ciężkie. I codziennie mówiłem sobie nigdy więcej, czy ja wytrzymam, no, czy dam radę. No ale w lustrze, że tak powiem, spłacało się to, my dobra, dojadę do końca, nie? No to zobacz sobie, co musiał mieć Big Mike, który tygodnie, więcej niż chyba niż Ty, jechał praktycznie na 60-80 gramów węgli nie, w ciągu dnia. Nie, powiem Ci tak, kiedy miałem kryzysy, pisałem do Michała, Michał, kurwa, nie dam rady, on mnie pocieszał, a do Big Mike'a też napisałem, mówię, stary, szacun wielki, że generalnie byłeś taki wielki chłop na takich małych kaloriach i mówię, że jesteś jednocześnie popierdolony, że na tym wytrzymałeś, bo dla mnie to jest masakra, no ale zrozumiał, docenił i też mnie wspierał do końca, także spoko. Gratulacje. Dziękuję. Gratulacje. Także co, to teraz Sopot, nie? No, ja na pewno chcę wystąpić, zobaczymy. Teraz możemy mierzyć, zobacz, teraz można mierzyć, zobacz. To trzeba na Ciebie, ale jaka kategoria, męska sylwetka też? No masz ciepłe, przyjemne dłonie. Ja zawsze jestem, wszystko ciepłe. No. Ania, widzisz te dwa ciastki? Zobacz, jakbyś miała ocenić kto, które ciasteczko jest lepsze. Ja Ci tylko powiem, Michał, a czy Tomek, patrz na kogo patrzy. Cześć, na mnie. KFD, KFD.